pozostajemy w gabinecie prezesa Janusza Szymury, prezesa zarządu Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord. Przy podsumowaniu 2022 roku, już w pierwszym dniu stycznia nowego 2023 roku, jednakowoż pozwólcie Państwo, będziemy kontynuować naszą opowieść o minionych 12 miesiącach, podsumowując te wydarzenia, które były udziałem Biało-Zielonych. Trzecie miejsce w futsalowych Mistrzostwach Polski. Trzecia lokata w turnieju o Puchar Polski. Degradacja z Ekstraligi. Druga pozycja po rundzie jesiennej pierwszoligowych futbolistek. Srebro 19-latek młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. I pozycja współliderek po pierwszej rundzie Ekstraligi futsalu. To tylko suche fakty, choć liczne. Czy właściwą jest konkluzja: wszyscy nadal uczymy się kobiecej piłki? Dzieje się mnóstwo w cygańskim lesie za sprawą płci pięknej. Tak, no. To pierwsze, co mi przyszło do głowy, to kobieta zmienną jest. To najbardziej by pasowało do tego, z czym należy się liczyć, mając w klubie drużynę damską. Nie jedną. Nie jedną. No w tej chwili faktycznie mamy jedną drużynę w kontekście seniorskim, która dzieli się na taką część futsalową i część piłkarską, ale szereg dziewczyn łączy obie dyscypliny sportu. W przyszłym sezonie już tak nie będzie. Między innymi to jest jeden z powodów, iż utrzymanie stabilnej formy jawi się jako trudne przedsięwzięcie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że dziewczyny prezentują określony, fajny poziom sportowy i są w mojej opinii na bardzo dobrej drodze do tego, aby powtórnie zawitać do Ekstraligi dużej piłki. Głęboko w to wierzę, że tak będzie. I już teraz się zastanawiam, jakie to będzie dla nas zmartwienie, takie pozytywne, żeby mając te doświadczenia wcześniejsze, aby nie był to tylko epizod. Jednakowoż nadal będziemy się czegoś uczyć w kontekście kobiecej piłki. Będziemy się ciągle uczyć, tak naprawdę. Chociażby się uczymy tego, że średnia wieku naszej drużyny to jest niespełna 20 lat. To też pokazuje, jak duża waga jest także tego, iż gramy w centralnej lidze juniorek U17, że te dziewczyny, które grają, są tak młodziutkie, bardzo szybko mają możliwość u nas w klubie zaistnieć w układzie seniorskim. No właśnie, panie prezesie, skoro już płynnie przeszliśmy do młodzieży, w rekordzie zostaliśmy w pewien sposób wyrwani z utrwalonego dotychczas stanu rzeczy za sprawą po pierwsze awansu 15-latków do Centralnej Ligi Juniorów, czego nie udało się utrzymać, mówię o statusie ligowym. 17-latki, dziewczęta, zdołały utrzymać ten status zespołu Centralnej Ligi Juniorów. Co więcej, do 17-latek dołączyli ich rówieśnicy, którzy poczynają sobie całkiem przyzwoicie, mówię to na podstawie wyników w rundzie jesiennej. To także nowum, które przyniósł 2022 rok. No bezwzględnie tak. To jest to coś takiego, z czym nie mieliśmy do czynienia nigdy poprzednio. My, pamiętam jeszcze klub sprzed kilkunastu lat, to byliśmy zachwyceni, że możemy rywalizować na poziomie Lig Śląskich, czyli że skoro mieliśmy drużynę w Śląskiej Lidze Juniorów, czy tam starszych, młodszych, no to, była dla nas nobilitacja i to była taka ciągła walka o utrzymanie. To naprawdę, to w ogóle patrzenie w jakieś górne sfery tabel w Śląskiej Lidze Juniorów, to jakieś wyobrażenia niezwykłe. No dzisiaj musimy się przyzwyczaić do tego, że Śląskie Ligi to dla nas jest codzienność. To jest nasz normalny poziom rozgrywkowy, w którym gramy na różnych szczeblach rozgrywkowych. Myślę, że my się do tego przyzwyczailiśmy, jak również nasi rywale mają wbitą szpilkę, że tak, gramy, przyjeżdżamy do Bielska rywalizować na poziomie Śląskiej Ligi Juniorów, więc ten przeskok na układ centralny to dla klubu jest olbrzymi sukces. To jest olbrzymi sukces, to inaczej nas pozycjonuje. Możemy już zobaczyć wyniki na 90minut.pl i popatrzeć, a jak tam u 17 chłopaków wygląda obecnie. To jest naprawdę i to na tej głównej zakładce. I to będzie procentować. I to będzie procentować, to już procentuje, tak jak powiedziałem, przy kobiecym futbolu, a przy męskim no to
to bezwzględnie. No, przychodząc tutaj do liceum, do pierwszej klasy, do drugiej, no to te osoby od razu, młodzi zawodnicy mają w głowie, że mogą grać na poziomie ogólnopolskim w rozgrywkach. To jest naprawdę coś, to na pewno zachęca do naszej szkoły i to z pewnością no, będzie procentować również tym faktem, że dla nas rzeczą jest normalną, iż nasi absolwenci albo nasi uczniowie no, wchodzą do drużyn seniorskich, myślę tu w tym momencie także o naszych trzecioligowcach. Prezesie, odchodząc na moment, choć nie do końca od sfery sportowej, sytuacja ekonomiczna w kraju nie sprzyja inwestycjom. Czy będzie to zatem przy startowie 13 taki rok na przeczekanie? Nie, tak jednoznacznie mówię. My w tej chwili zleciłem takie opracowanie, które ma zobrazować te rzeczy, które tutaj przez te ponad 20 lat zrobiliśmy na terenie, na którym są obiekty w Cygańskim Lesie i są konkretne pomysły na to, jak nasze centrum sportu ma się zmieniać w przyszłości i są to pomysły, które mam głębokie przekonanie, że na pewno zrealizujemy. Kiedy? Powiem, to nie jest kwestia nadchodzącego roku, tego, który przed nami, ale to jest kwestia najbliższych lat, że tak jak do tej pory obiekty się bardzo mocno zmieniły, no to myślę, że nasi sympatycy zobaczą, że to nie było wszystko, na co nas było stać. A początek, geneza w roku 2023 roku. Tak, to już pojawią się pierwsze ciekawe inwestycje, które z pewnością spowodują, że kibice, nasi sympatycy jeszcze chętnie będą zaglądać tutaj na wydarzenia sportowe w Cygańskim Lesie. Życie i historia uczą pokory, dlatego nie zapytam o cele, o zamierzenia, które w sporcie bywają szybko i czasami brutalnie weryfikowane, a raczej o marzenia na 2023 rok prezesa rekordu. Marzeń nikt nie zabroni. Tak, no dobrze to jest ujęte marzeniami, bo trudno rozliczać kogoś z marzeń. Więc łatwiej mi się na ten temat wypowiedzieć. No faktycznie jest takie marzenie, żebyśmy po jakimś emocjonującym finiszu zdobyli awans do drugiej ligi. To byłoby coś nieprawdopodobnego i tak głęboko wierzę, że to jest ten sezon. Ja mówię też również dlatego, żeby wzmóc zainteresowanie tym, co ta drużyna pod wodzą Dariusza Mrózka, trenera, jest w stanie wyczyniać na boisku. I żeby zachęcić do kibicowania. Oczywiście ekstremalnie trudne też będzie zdobycie tytułu mistrzów Polski w futsalu. Jak słyszę doniesienia o wzmocnieniach Piasta Gliwice, dwóch reprezentantów Ukrainy, reprezentant Finlandii, no zbrojenia na potęgę, no to my musimy się też zabezpieczyć też swoją baterię patriotycznych naszych zawodników, żeby po prostu sobie z tym dać. Na tym froncie poradzić. Tak, dokładnie. I rozumiem, kolejne marzenie dotyczy futbolistek. Futbolistek, tak. Już wcześniej na ten temat mówiłem, że ta pozycja startowa, przy startowej dla zawodniczek jest dobra i myślę, że ze względu na to, że to jest taki historyczny sezon, w którym po raz ostatni duża grupa zawodniczek będzie łączyła futsal z futbolem, to dobrze by było jakimś fajnym akcentem to zakończyć, takie marzenie, no żebyśmy byli takim klubem, w którym jest mistrz Polski w futsalu, zarówno w tej wersji żeńskiej, jak i męskiej. Przyznam szczerze, daleko wybiegają marzenia prezesa Janusza Szymury. Życzymy ich realizacji w 2023 roku, a Państwa tym serdecznie zapraszamy na startową 13, bo tu nigdy nie brakowało emocji, a z marzeń prezesa wynika, że będzie ich jeszcze więcej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.